Drodzy rodzice, prosimy was o błogosławieństwo. Błogosławimy was na waszej nowej drodze życia, żebyście żyli zgodnie z wykazaniami boskimi. Ani z jeszcze, żyli z naszą wiarą i z przekazaniem boskim. Chcę powiedzieć, żyjcie długo i szczęśliwie. No moje kochanie, już nie mam się w życiu wiedzieć. Na początku uznajmy przed Bogiem nasze słabości, grzechy.
grzechy i przeprośmy dobrego Boga za nie. Szanowny księże proboszczu Andrzeju, drodzy nowożeńcy, Dagmaro i Marcinie, przepiękna pogoda, która w taki sposób upiększa wasz ślub, który w tej pięknej świątyni serca Pawełsa się rozpoczął i który trwa. Bardzo mocno rozgrzane są wasze serca z miłości do siebie. Bardzo mocno cieszą się serca waszych rodziców, którzy w tej chwili się za was modlą, aby wam się powiodło, abyście byli pięknym małżeństwem, abyście byli w sobie wierni i abyście byli wierni Panu Bogu przede wszystkim. W Ewangelii Świętego Mateusza czytamy dzisiaj, jak to faryzeusze pytają Jezusa, którego wysył na próbę. Nauczyciel, który przykazanie jest prawdę największe. On odpowiada, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Drugie, podobne jest do niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I teraz ty tak mało na ciebie. Jesteś dla siebie najbliższymi osobami. To od was Bóg będzie wymagał, abyście się tak miłowali, jak Bóg ukochał Kościół. Zresztą usłyszycie później w błogosławieństwie podobne słowo. Jak Bóg ukochał Kościół, a wiem, że Bóg ten Kościół bardzo mocno ukochał, bo przecież Bóg Jezus za niego umarł, za każdego człowieka. Dlatego tutaj na tej mszy świętej ślubnej macie udowodnić, jak kochacie siebie nawzajem i jak miłujecie Boga. Na początku mojego kapłaństwa 30 lat temu, ponieważ za kilka dni mam 30 rocznicę kapłaństwa, byłem z dziećmi w Warszawie. I przegadałem się po starym rynku, przychodziłem do kościoła świętego Przyjaciela katedralnego i była godzina gdzieś chyba 18, po 18 końcówka mszy świętej, wychodzą ludzie. I wychodzi się para, ja wiem tak mniej więcej, licząca dobrze po 80. On może miał 85 lat, ona miała 80 i trzymali się za ręce. Wiecie, tak coś mi wypadło. Tak pomyślałem, jakie to jest piękne, kiedy oni, kiedy mogą w małżeństwie trwali lat 50 rocznicy i w dalszym ciągu trzymają się za ręce. I tak sobie pomyślałem, oby moi rodzice też tak czynili. I kiedy zajrzałem raz do domu i patrzę na moich rodziców, którzy mają, mama 80 lat, tata 88, oni z kościoła wychodzą, trzymają się pod rękę, nie za rękę, pod rękę, ale to samo. I tak sobie myślę, tego mam życzę dzisiaj. Abyście za lat 50, 60 cały czas trzymali się za rękę. Na dobre i na złe. Bo będą różne sytuacje w życiu waszym. I smutne, i radosne, o tym nie, ale będzie zawsze patrzą sobie w oczy, rozwiązywali wszelkie problemy wspólnie, patrzą sobie w oczy i trzymają się za ręce. Nie ma co tak bardzo, jak już tam będzie, bo mamy trudny czas, ale razem wspólnie wszystko przedwyciężymy. I odwrotnie. I wtedy Pan Bóg się nie cieszył tym, bo będziemy wypełniać Jego nakazy. Miłowanie się nawzajem. Oddawanie się nawzajem,
jedno drugiemu w różnych sytuacjach naszego życia. I tego życzę ja, żebyście w Bogu upatrywali sens swojego życia. Dagmaro i Marcinie, wysłuchaliście Bożego Słowa i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości, małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Dagmaro i Marcinie, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i w niedoli do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg dał? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał nam łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Zamierzacie założyć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Będziesz powtarzał. Ja Marcin. Biorę Ciebie Dagmaro za żonę. I ślubuję Ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Ja tak mam. Biorę Ciebie Marcinie za męża. I ślubuję Ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam w Wrocławiu. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemne użyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżmy sobie obrączkę. Weźmiesz Marcin obrączkę, ucałujesz. I nakładając małżonce, będziesz powtarzał takie słowa. Dagmaro, żono. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Marcinie mężu. Marcinie mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mej miłości, wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Młodzi teraz się ucałują jako znak pokoju, a my możemy oklaskami przywitać młodą parę. Wiem, że Marcin ma
swoje hobby, umiłowanie, małżeństwa. Może iść tym kierunkiem, abyście mieli wspólne takie właśnie zapatrywanie, bo są teraz coraz większe, spotykamy wiary, piękne małżeństwa, które uwielbiają naturę, łowiectwa, naturę, być razem w lesie, w łowisku, obserwowanie przyrody i chwalenie Pana za ten dar przyrody. Niech Wam Bóg błogosławi. Niech serce Jezusa będzie pełne i aby ono wstąpiło w Wasze serca i zawirowało, abyście rozumieli moment tej sprawy, tej mszy świętej ślubu. Niech ona będzie w Waszym sercu do końca życia. Umiłujcie Eucharystię. Jak Jan Paweł II powiedział do młodych, jesteście młodzieżą Eucharystii. Tego Wam świętym proboszczem Andrzejem życzymy, a wówczas i Bóg będzie się cieszył i będzie Wam błogosławił, a rodzice będą szczęśliwi. Szczęść Boże. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hot on the night. Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Dziękuję.
Co kimi? On. Kto to? Po lewej stronie, on jest. Raz. Nie, nie zbiło się. Przepraszam. Nie mogło, bo plastik. Sit next to me. We can see when things go naturally. Just say the word and I'll part the sea. Ooh, just come over here and sit next to me. Mara, na nowej drodze życia, ze szczęścia pamiętać, dużo dzieci, szczęścia, nie zaszkodzi. On tam, widzę, kto by życzy, sąsiad, moje rady, okej, też mogę ci... Tobie też, Bogdan, jestem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na nowej drodze. Tak samo życzę. Wszystkiego najlepszego, najlepszego. Dziękuję. A co tu mamy jeszcze? O, tak jest. Symboliczny tak. Tak, robię tak. Tak, robię tak. In the night and getting younger, let's call the
też ku uśmiechu, Marcin. Też po wszystkim. Czekaj. Po kielichu ingerowatym. Witamy Was, drogie dzieci, chlebem i solą, żeby Wam tego w życiu nie zabrakło, żebyście mieli pod dostatkiem. Co wybierasz? Chleb, sól czy Pana Młodego? Chleb i sól i Pana Młodego, by zarobił na niego. Chleb tutaj też. Tyle soli nie zjadłem dzisiaj, że... No dobrze, będzie słodko. Będzie słodko, będzie śpiewasz. Wrzucasz je za siebie? No. Musi wypić. Uwaga. Witamy bardzo gorąco serdecznie młodą młody, oczywiście tradycyjnie Pan Młody przenosi wodę młodą przez ruch, żeby zawsze się świeciło. Oczywiście witamy wszystkich gości, witamy gości, kochani moi, zapraszamy oczywiście na salę. Moi drodzy, moi inni, zapraszamy do środka, niech nie bójcie się, wejdźcie, ustawmy się po ukryciu, otoczmy serdecznie naszą młodą parę. Najpierw witać to oczywiście weźmie szampanówkę, zniesiemy za chwilę was za parę młodą. Zapraszamy do środka, witamy jeszcze raz serdecznie wszystkich gości. Moi drodzy, zapraszamy do środka, miejsca znajdziemy za chwileczkę. Chyba, że jak ktoś chce, ktoś ma, może zostawić swoje rzeczy już przy stoliku. Oczywiście proszę częstować się szampanem. Powoli rozpoczniemy. Każdy ma szampana, tak jeszcze zapytam jeszcze raz dla pewności, żeby znieść ten toast za parę wodą. Czy każdy już jest? Moi drodzy, nie będziemy już po prostu dłużej czekać. Wszyscy już jesteśmy na miejsce, każdy ma oczywiście szampana. Jak najbardziej witamy kochani parę młodych, witamy Was bardzo gorąco i serdecznie. Moi drodzy, długo Was nie było, chyba sporo życzeń się naskładaliście dla pary młodej, prawda? Tak więc moi drodzy, życzę, również życzymy jeszcze raz zdrowia, szczęścia dla pary młodej, pomyślności przede wszystkim i samych uśmiechów w nadchodzącym życiu, w tym nowym dla nich w nowej drodze. Kochani, zaśpiewajmy teraz 100 lat dla naszych nowożeńców. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Zdrowie pary młodej, aż do dna. Wszyscy już mają nalane, tak? Wszyscy są gotowi. Proszę jeszcze, powstańcie, kochani. Dopóki jeszcze możecie stać, stójcie. Posłuchajcie, jeszcze raz. Oczywiście unieście te kieliszki w górę, żeby to było wiecie. My, goście weselni, uroczyście przysięgamy. Zjeść i wypić to, co nam podają. To, co nam podają.
bawić się i tańczyć. Bawić się i tańczyć. Dopóki DJ będzie grać. Z tym spokojnie mamy jeszcze dwóch tutaj. Przysięgamy. Przysięgamy. Nie przeszkadzać kelnerom i kelnerkom. Nie przeszkadzać kelnerom i kelnerkom. Niech sobie odpoczną. Niech sobie odpoczną. Po weselu. Przysięgamy. I teraz panowie. Zabawiać drogie panie. I teraz panie. Opiekować się panami. W jakim stanie by nie byli. Przysięgamy. Wybaczmy to dla nas. I teraz wszyscy. Nie opuścić wesela. W stanie trzeźwym. I bez powiadomienia Pary Młodej. Tak nam dopomóż. Rada Zakładowa Wesela. Pod przewodnictwem DJ-a. I wszystkich się. I teraz zdrowie Pary Młodej. Pijemy aż pod...